Artykuł 6 ustawy o kierujących pojazdami. Punkt 3, podpunkt 4, podpunkt B mówi, że kategoria B uprawnia do kierowania motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. Oczywiście, jak to bywa, nie uprawnia nas do kierowania wszystkimi pojazdami trójkołowymi, wszystkimi motocyklami trójkołowymi, bo tak zostały nazwane w ustawie, tylko one muszą jeszcze spełnić kilka norm. Ale na przykład ta Yamaha je spełnia. Właśnie, ta Yamaha. I to o niej będzie ten film. Yamaha Tri-City 300. Cześć, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam kolejny, przepraszam, zapomniałem go wyłączyć, bo system bezkluczykowy, więc piszczy. Dzisiaj Wam przedstawiam kolejny pojazd, bo teoretycznie jest to skuter. Prawnie jest to motocykl trójkołowy, a tak naprawdę to jest Yamaha Tri-City 300. Bardzo długo zastanawiałem się, jak do tego testu podejść, kiedy napisałem do Yamahy, czy macie coś ciekawego do testów, powiedzieli mi, mamy. Jak chcesz, to jest Yamaha Tri-City 300. Wybiorę. Trochę ciekawość mnie to zżerała, jak to jest mieć dwa koła z przodu, a jedno z tyłu. No, w samochodzie przyzwyczajony jestem do dwóch i tu, a w motocyklu do jednego tu i tu. I powiem Wam szczerze, że szukałem pomysłu, bo w kategoriach typowo motocyklowych przedstawić Wam ten pojazd, czy ten skuter, czy motocykl, będę mówił to naprzemiennie, to trochę słabo. Przedstawić go w kategorii jako maxi skuter, to też nie do końca to. Więc przedstawmy go może z punktu widzenia osoby posiadającej tylko kategorię B, znaczy będę próbował udawać, że mam tylko kategorię B, na szczęście mam trochę ich więcej i spróbuję Wam z takiego poziomu o tym pojeździe opowiadać. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że dzisiaj nic nie spierniczyłem z mikrofonem. Będę próbował Wam z tej perspektywy o tym pojeździe opowiedzieć, bo tak jak mówię, z punktu widzenia motocyklowego ta opowieść miałaby trochę za mało sensu, i z tego punktu widzenia ten pojazd miałby trochę za dużo wad. A z punktu widzenia osoby, która potrzebuje tylko, nie wiem, czegoś alternatywnego dla samochodu, to myślę, że to może być całkiem ciekawe rozwiązanie z dość niedużą konkurencją na rynku i dość dobrą alternatywą dla zwykłych 125 czy jeszcze, co ciekawe, dla zwykłych 50-tek, bo 50-tki też możemy mieć, nie posiadając, znaczy możemy kierować nimi, nie posiadając prawa jazdy kategorii A. Więc wczuwamy się w rolę i spróbujmy sobie wyobrazić, że pracujemy w dużym mieście, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Kraków, czy to będzie Poznań, czy inne duże aglomeracje o dużym natężeniu ruchu. Mieszkamy pod tym miastem albo na jego obrzeżach, ewentualnie nawet
też w ścisłym jak gdyby centrum tego miasta, ale do pracy mamy dłuższy kawałek, dłuższy niż te 2 km i bardzo cenimy swój czas, bo chcemy docierać do pracy szybciej, wykonywać swoją pracę efektywniej i szybciej wracać do domu czy na wieczorne spotkania po pracy. I w tym momencie mamy kilka miesięcy, bardzo ładnych miesięcy w roku, a przy tego typu pojazdach i ostatnich zimach, szczególnie w środkowej Polsce, mamy bardzo dużo miesięcy, którymi możemy się poruszać tego typu pojazdem do pracy. I w ten sposób oszczędzić masę czasu. Jak ta oszczędność czasu będzie wyglądała? A no, moi drodzy, na kategorię prawa jazdy B możemy jeździć takimi pojazdami jak ten, który ma konkurencję w postaci na przykład Piaggio MP3 300 oraz 500, który już jest dużo mocniejszym sprzętem, ta 500. Mamy też Peugeota. Wybaczcie, nie pamiętam, jak się ten Peugeot nazywa, bo ma trzykołowy. I z tego typu konkurencji to jak gdyby byłoby na tyle, nie uprawnia nas natomiast do kierowania na przykład Yamaha Niken. I powiem Wam szczerze, to już jest, to jest dobrze, że nie jest tak łatwo nią kierować bez prawa jazdy kategorii A. Wracając natomiast do tematu. Jestem w stanie zrozumieć osoby, które, dla których 125 jest za mała. Czy mówimy to w tym momencie, czy o skuterze, czy o motocyklu, jest po prostu za mała. To, że jest poręczna, to super, ale jest za mała, ma troszeczkę za mało mocy. To nie jest do końca to, czym chcieliby się poruszać. Tu mamy silnik już o pojemności 300 cm sześciennych, co nie dość, że brzmi dumniej, to jeszcze generuje troszeczkę więcej mocy. Mamy dużo większą moc niż w typowej 125, bo tak jak typowa 125 ma ograniczenie do 11 kW mocy, tak tutaj mamy już tych kW ponad 20, dodatkowo mamy 29 Nm. I to już jest znacząca różnica w porównaniu z podstawowymi 125. Kolejną różnicą też będzie oczywiście ta wielkość, o której wspomniałem, bo nie dość, że pojazd sam w sobie jest większy, nie dość, że przy wadze niespełna 240 kg jest dużo stabilniejsze, to jeszcze dla osób obawiających się przesiadki z samochodu na 125 z racji tego, że tam jest, no kurde, jedno kółko z przodu, nawet że tam są tylko te dwa kółka łącznie, bojące się tego, że jeżeli będzie to na przykład motocykl, nie do końca ogarną zmianę biegów, redukcję z międzygazem, co prawda niektóre 125 mają nawet brak ABS-u, tutaj ten ABS mamy. Jest dużo rzeczy, których kierowca samochodu może się obawiać na myśl o przesiadce na tego typu pojazd, czy ogólnie na skuter, aby trochę sobie zaoszczędzić czasu. Też będzie taka rzecz jak, a gdzie ja mam się później przebrać, co ja mam z tymi rzeczami zrobić. Rozwiązaniem są większe skutery. Tylko do większości dużych skuterów potrzebujemy prawa jazdy. I tak jak wspomniałem, Tri-City i te, które wymieniłem wcześniej, tego prawa jazdy kategorii A od nas nie wymagają. Wymagają, żebyśmy mieli od 3 lat kategorię B. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli wpadniecie na pomysł, żeby jechać czymś takim za granicę, bądź za granicą użytkować tego typu pojazdów, musicie zorientować się w lokalnych przepisach danego kraju, jak wygląda poruszanie się tego typu pojazdami, bo to, że u nas możecie się poruszać w ten sposób, to nie znaczy, że za granicą w każdym państwie jest tak samo, czy nawet w każdym państwie Unii Europejskiej nie będzie to wyglądało tak samo i nie na to samo pozwalają nam przepisy, więc przed taką wycieczką bądź takimi planami, że coś tego typu sobie chcemy wziąć, polecam doczytać, jak to wygląda w przepisach. No i jak byliśmy już przy temacie, co ja z tym wszystkim zrobię, gdzie ja to wszystko zmieszczę. Jest ogromny, przepastny schowek, który mieści 2 kaski integralne, z tego co dobrze pamiętam, ja mierzyłem przy swoim, to mój to bez problemu wchodzi. I myślę, że drugi też by wszedł, bo nawet w kanapie są 2 dodatkowe takie wyżłobienia, żeby te kaski miały miejsce dla siebie. Kanapa jest duża, jest obszerna, więc nie dość, że ma dosyć duży schowek. Ja dzisiaj spakowałem cały sprzęt na nagrania do tego schowka, to jeszcze dodatkowo
jest duże i wygodne. Nie tylko dla nas jako kierowcy, nawet pasażera będziemy mogli sobie spokojnie podwieźć. Jako kierowca samochodu też sobie myślimy w ten sposób, że kurczę, no dobra, ale w samochodzie to mam tak. Marynareczkę sobie zdjąłem, rzuciłem sobie na kanapę, siedzę sobie w koszuli, nic na mnie nie napada, nic się nie ubrudzę, żadne owady mi się nie rozpaćkają o ubrania. Dojadę czyściutki, świeżutki i pachnący, taki jak wyszedłem z domu. Na skuterze nie do końca musi być inaczej, bo nie dość, że tą marynarkę możecie sobie schować do tego schowka. To jest jedna opcja. Druga opcja, jeżeli zrezygnujecie z tego, żeby jechać w kurtce, czego oczywiście nie polecam ze względów bezpieczeństwa, ale stwierdzicie, że wyjedziecie w marynarce, w koszuli, z krawacikiem, to dzięki tej ogromnej szybie, która w tym wypadku jest akcesoryjna, nie poczujecie na sobie za bardzo pędu wiatru, nie poczujecie za bardzo na sobie roztrzaskujących się owadów, czy nawet na kasku. Ja mam kask czysty po jeździe tym skuterem, a jeździłem teraz, myślę, że w takie miejsce się dojedzie z centrum tak po prostu skręcając w boczną uliczkę? Nie, tu trzeba kawałek drogi było jechać, trochę owadów po drodze zabić, ale to wszystko zostało na szybie. Też po drodze, jak zacznie Wam padać, dopóki będziecie jechać, dość dużą część deszczu ta szyba zatrzyma. No, teraz ją wypalcowałem, będę musiał ją wyczyścić. Właśnie, warto dbać o jej czystość, bo wtedy patrzycie przez nią, więc wycieraczek nie ma. Niestety, ale ogólnie będzie Was chroniła przed bardzo dużą ilością rzeczy. Dodatkowym atutem tej szyby jest jej... Szukam dobrych słów, żeby to określić. Dzięki konstrukcji tej szyby i temu, jak ona rozbija powietrze, mamy akustyczną informację o przekraczaniu prędkości w mieście. Bo powyżej 60 km na godzinę dobrze słychać, że przekroczyliśmy ten próg 60 km na godzinę. Nieważne w jakim kasku, nieważne w jakich zatyczkach, ten próg jest naprawdę po jego przekroczeniu jest dobrze słychać, że my to przekroczyliśmy. I nawet jeżeli nie chcemy patrzeć na duży, ładny i czytelny wyświetlacz swoją drogą, to będziemy po prostu słyszeć, że ja już jadę za szybko, powinienem czy zwolnić, czy już raczej nie świrować dalej, bo przekroczyłem prędkość dopuszczalną w mieście. Jeżeli będziecie jednak mieli kawałek dojazdu jakąś drogą ekspresową czy drogą podmiejską i będziecie mieli tam dopuszczalne limity 90 km na godzinę czy coś więcej, to po pokonaniu tego akustycznego wrażenia, że jedziecie za szybko, spokojnie tym pojazdem pojedziecie nawet 120 km na godzinę. Co prawda powyżej 100 km na godzinę już nie będzie aż tak dynamicznie, ale do tej stówki jest całkiem spoko. Kolejna rzecz, której bardzo często możecie się obawiać jako kierujący samochodami przesiadając się na jednoślad, to czy ja się nie przewrócę. W tym pojeździe ryzyko przewrócenia się jest dosyć mocno zminimalizowane. Nie jest oczywiście całkowicie wyeliminowane, bo tego się nie da zrobić, dopóki nie będziemy mieli czterech kół w odpowiedniej szerokości rozstawionych. Chyba, że sobie dołożymy boczne, ale to nadal będzie wtedy więcej kółek, tak? Więc to będzie nam gwarantowało, dobrze, no są specjaliści, co potrafią i osobówkę na dach przewrócić na prostej drodze. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten skuter będzie dużo stabilniejszy w porównaniu z innymi pojazdami, czy nawet z innymi skuterami podobnej pojemności, ale klasycznym rozwiązaniem. Klasycznym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o koła, czyli na dwóch kołach. Dwa koła przednie pomagają w zakręcie, trochę pomagają na hamowaniu, natomiast kiedy one przeszkadzają? Praktycznie w ogóle. To jest ciekawe, praktycznie w ogóle te dwa koła nie przeszkadzają. Ja też siadając na ten skuter sobie tak myślałem, dobra, no korki to nie będzie jego domena. Ale jak się przyjrzycie dokładniej, z przodu, ja Wam postaram się to na ujęciu pokazać, ten skuter, ten pojazd, ten motocykl nie jest szerszy niż jego kierownica. A ta kierownica nie jest szeroka, ona jest taka jak w każdym normalnym skuterze podobnej pojemności. Więc tam, gdzie ta kierownica wejdzie, to znaczy, że wejdziecie i Wy całym pojazdem. To nie jest tak, że mamy jedno kółko z przodu i on jest dużo węższy, ten pojazd. Nie. Mamy też dosyć masywny ten przód. To też może tak, jak się do niego podchodzi, tak, no czy to wejdzie między samochodem? Tak, wchodzi, bez najmniejszego problemu. Masywny przód, który też dobrze rozbija wiatr, też nas dobrze chroni przed tymi wszystkimi warunkami atmosferycznymi i przed całą resztą niepotrzebnych pierdół, których nie chcemy mieć na swoim garniturze czy na swoich ubraniach do pracy eleganckich, czy po prostu
nie lubimy tego mieć na sobie, tak? No, nie każdy lubi mieć. Z przodu też mamy dwie tarcze hamulcowe, na każde koło przypada po jednej tarczy. To jest 260 parę milimetrów, z tego co dobrze pamiętam. Dodatkowo też mamy tarczę hamulcową z tyłu, o tej samej wielkości co tarcze przednie. I co do tych obaw, czy to się przewraca, czy się nie przewraca. Nie przewraca się aż tak chętnie. Jest szansa, że się przewróci, jak wszystko, co ma mniej kół niż powinno. Nawet z doświadczenia Wam mogę powiedzieć, że jeżeli boicie się o to przewracanie, to on przewraca się dużo wolniej. Znaczy nie to, że udało mi się go przewrócić, tylko jak zatrzymamy się na światłach, to nie dość, że możemy sobie zablokować te przednie koła, że one się nie będą skręcać, więc możemy mieć cały czas nogi na podstawach tych tutaj dosyć dużych, to jeszcze dodatkowo on, jak już zaczyna się przechylać, jeżeli zapomnieliśmy go zablokować, to robi to dosyć wolno. Motocykle mają to do siebie, że dosyć szybko się przewracają, dosyć szybko się kładą. Ten kładzie się po zatrzymaniu powoli, on daje spokojnie znać, nóżką się spokojnie zdążycie podeprzeć. No chyba, że jakiś cyrk już totalny zrobicie, no to wtedy będzie trudniej, no ale wiadomo, do czego jesteśmy zdolni, to jesteśmy w stanie zrobić, ale ogólnym rozrachunku przy normalnym użytkowaniu jest stabilniej. Jest stabilniej też w zakrętach, on się po zakrętach bardzo fajnie trzyma. Natomiast jeżeli byście się bali jeszcze tego, że no dobra, a że zablokuje koła. Nie! Nie zablokujesz kół. Bo po pierwsze, wszystkie hamulce są wyposażone w ABS. Mamy bardzo czuły ABS, który bardzo wcześnie wkracza do akcji, bardzo szybko reaguje i nie pozwoli nam zablokować kół. Czasami mam wrażenie, że nawet reaguje szybciej niż powinien, ale nie zablokujemy kół. Nawet na suchej nawierzchni potrafi się włączyć, żeby nas ochronić przed jakimikolwiek nieprzyjemnościami. A jeżeli będzie padać, boicie się też, że będzie, nie wiem, za dużo mocy, no bo przecież to jednak nie jest 125, to jest 300. Tu jest, podchodzimy pod 30 koni. To mamy nie dość, że kontrolę trakcji, to jeszcze skrzynia automatyczna CVT, żebyście nie musieli oczywiście zmieniać biegów, bo po co uczyć się nowej rzeczy i po co się męczyć, skoro Wy chcecie tylko i wyłącznie oszczędzić czas. Jest tak zestrojona, zestopniowana, nie wiem jak to powiedzieć, to jest na takiej zasadzie, że tak jakbyście na początku jechali na trochę ślizgającym się sprzęgle w samochodzie, jeżeli używaliście kiedyś samochodu z manualną skrzynią biegów. Jeżeli z automatem jeździliście, to czasami w niektórych samochodach jest takie początkowe zamulenie, to jest po to, żebyście nie dostawali pełnej mocy od razu, żeby nie zrywało przyczepności właśnie, tylko on sobie spokojnie dodaje mocy, wprowadza ten silnik oczywiście dzięki temu, że skrzynia CVT, silnik jest przez większość okresu czasu jazdy jest na właściwych obrotach i najbardziej optymalnych dla jego pracy i dla zapewnienia odpowiednich przyspieszeń. Więc tu o ślizgi też bym się nie martwił. To kiedy mogę się tym motocyklem, czy tam skuterem poślizgnąć? Jak przegniesz pałę, przepraszam za wyrażenie, czyli zrobisz wszystko, dosłownie zrobisz wszystko, żeby zaprzeczyć prawom fizyki, wejdziesz w zakręt dużo za szybko, bo mimo to, że tutaj są dwa koła z przodu, to pamiętajcie też o tym, że wszystkie koła mają skończoną przyczepność i one też mają troszeczkę mniejszą średnicę. Szerokości są, z tego co pamiętam, 120, czyli tak jak w normalnym motocyklu dużym, ale są mniejsze, więc troszeczkę szybciej muszą się kręcić. I to też powoduje to, że są troszeczkę bardziej narażone na uślizgi, ale to nie jest aż tak duże ryzyko. Kolejny etap, kiedy możecie chcieć przewracać, to możecie sobie wyłączyć kontrolę trakcji. Tak, to jest możliwe. Nie sądzę, żeby udało Wam się zrywać przyczepność na suchym, ale na mokrym myślę, że już tak, tej mocy jest wystarczająco dużo. Zawieszenie bardzo nietypowe, bardzo niekonwencjonalne. Dwa koła z przodu, cztery lagi z przodu, jeszcze mnóstwo wahaczy i różnych innych rozwiązań. W rezultacie pół motocykla gratis. Dobra, z tym gratis może przesadzam, ale do ceny przejdziemy później. I mamy półtora pojazdu. I mamy wagę półtora pojazdu, tak jak już Wam wspomniałem wcześniej, bo 240 kg. Jak to zawieszenie pracuje? To zawieszenie w zakrętach na równej drodze pracuje bardzo fajnie, na wprost przy równej drodze też pracuje bardzo przyjemnie. Natomiast nie zapominajmy o tym, że nie dość, że tutaj są nieduże skoki zawieszenia. Dodatkowo pojazd jest dosyć długi, na niedużych kołach to wszystko sumuje się w to, że na
nierównych, twardych drogach będziemy bardziej odczuwać tę niedogodności nawierzchni. Natomiast jeżeli na przykład jako alternatywę na dojazdy do pracy dla swojego sportowego samochodu wybieracie skuter, to myślę, że komfort będzie porównywalny, albo nawet tu będzie wyższy. Więc spokojnie sobie z tym poradzicie i spokojnie dacie radę. O zawieszeniu nie będę Wam mówił, co tam się dokładnie znajduje, jak to rozwiązano, bo ani ja do końca nie mam kompetencji, żeby rozprawiać o tym, czy to zawieszenie jest dobre, czy jest słabe, ani większość z Was tak naprawdę nie interesuje, jak ono działa. Ważne, że działa. To jest jak gdyby najważniejszy punkt całej tej imprezy. I tak, działa, wybiera całkiem przyjemnie, natomiast małych nierówności nie lubi. Jak są duże takie, to sobie radzi. Natomiast na małych troszeczkę jest gorzej. Więc tak jak Wam tutaj opowiadam o tych wszystkich aspektach, to jest dobry pomysł, tego typu pojazd na... Znaczy dobry pomysł. Jest to alternatywa dla 125. Jeżeli nie chcecie robić prawa jazdy kategorii B, to jest to alternatywa. Prawa jazdy kategorii A, to jest to alternatywa dla 125. Trochę mocniejsza, trochę szybsza, trochę bardziej pakowna, trochę lepiej wyglądająca. I tak wiem, że niektórzy na 125 wyglądają, jakby dosiadali psa i byłby to jamnik. No niestety małe pojazdy tym się cechują, to już jest duży pojazd, więc macie tutaj nie dość, że dużo miejsca dla siebie, nie dość, że dużo miejsca dla bagażu, to jeszcze całkiem pokaźnie się cała maszyna prezentuje. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć tutaj o dodatkach, które tutaj znajdziemy? Na wyświetlaczu znajdziemy podstawowe informacje, których potrzebujemy. Obroty silnika, jak gdyby nie mamy nad nimi kontroli, bo tak jak mówiłem, skrzynia CVT, natomiast wiemy przynajmniej, na jakich obrotach jedziemy, mamy dostępną prędkość, spalanie średnie i tym podobne rzeczy. Dobrze, oszczędzacie już ten czas w korkach. Ale koszty też się liczą, prawda? Chcielibyście, żeby taki pojazd przy okazji mało palił, żeby miał na tyle duży zbiornik paliwa, żeby nie zaglądać co chwilę na stację, bo to też jest strata czasu. I mam wrażenie, oczywiście jest to uzależnione od tego, jak daleko macie do pracy, że tutaj też ten pojazd będzie się wpisywał w potrzeby. Zbiornik pojemności 13 litrów. Spalanie na poziomie przy mojej jeździe, bo katalogowo to jest 3,3, przy mojej jeździe 3,5 litra. A nie miał lekko. Traktowałem go tak, jak była potrzeba. Czyli przemieszczać się szybko, dynamicznie i sprawnie. Czyli palił niewiele więcej niż zadeklarował producent. I to bardzo dobrze, bo daje nam to całkiem duży zasięg na jednym tankowaniu, na jednym zbiorniku paliwa. Jeszcze co do systemów bezpieczeństwa. To, że mamy ABS, to już Wam powiedziałem. To, że mamy kontrolę trakcji wyłączoną, to już Wam też powiedziałem. Natomiast z ciekawostek dla osób, które przesiadają się z samochodu, znaczy ciekawostek, to jest może nie tyle co ciekawostka, co dobre rozwiązanie techniczne. Hamulce tutaj są zintegrowane. Co to znaczy? To znaczy, że hamując klamką od przedniego hamulca, bo w pojazdach w jednośladach, tylko to średnio jest jednoślad, ale w tego typu pojazdach mamy hamulce rozdzielone przód i tył. I tutaj mamy tak. Po prawej mamy hamulec przedni, po lewej mamy hamulec tylny. One teoretycznie są rozdzielone, ale jakaś część tego hamowania jest udziałem też drugiego koła. Chodzi o to, że... Kurde, drugiego i trzeciego. Chodzi o to, że te systemy są zintegrowane, czyli jeżeli będziemy hamować jedną klamką i tak hamujemy wszystkimi kołami, tylko na przykład w wypadku, jeżeli hamujemy przednimi, czyli prawą, to tyłem hamujemy delikatniej. W sensie mniej siły jest przekazywane na tylny hamulec. Jeżeli hamujemy tylnym, to trochę siły jest przekazywane naprzód. I oczywiście najefektywniej jest ściskać obydwie klamki, ale nieważne, którą ściśniecie, zawsze będziecie hamować wszystkimi kołami. Dodatkowo dla osób, ale ja nie będę potrafił hamować rękami. Proszę bardzo, Yamaha zaprojektowała dźwignię nożną. Mamy tutaj hamulec nożny. Cyk,
I on hamuje nam wszystkim i nawet słychać, że się tutaj wszystkie te, nie wiem czy usłyszycie to na tym mikrofonie, nieważne, wszystkie się te tutaj klameczki odpaliły. Dodatkowo ma też hamulec postojowy. Z rzeczy komfortowych, wygodnych i technologicznych mamy też kluczyk zbliżeniowy. Czyli jak mamy w marynareczce schowany kluczyk? Czekajcie, ja go wyszukam, bo ja mam nie w marynareczce, tylko w dżinsach. No, jest też awaryjny ten. Kurde, chyba nawet ma alarm. Albo żebym go znalazł na parkingu wśród setek innych takich samych. Nieważne. Mamy kluczyk zbliżeniowy, podchodzimy sobie, no zobaczymy, czy nie będzie nam nie wył. I przekręcamy, a kluczyk jest dalej tu. Kolejnym dobrym rozwiązaniem, które docenia na pewno osoby, które bardzo często używają swoich telefonów, smartfonów czy innych urządzeń elektrycznych, jest to, że mamy gniazdko zapalniczki. Możemy sobie pyk i telefonik sobie ładujemy. Niestety telefonik będzie musiał być schowany gdzieś u nas, w nas, w sensie w którejś z kieszeni marynarki czy spodni z wystającym kabelkiem, ponieważ schowek jest tylko pod kanapą. Nie mamy żadnego dodatkowego schowka. W niektórych skuterach jest to rozwiązane troszeczkę lepiej i mamy dodatkowe miejsca, w których możemy sobie taki telefon na przykład w trakcie ładowania położyć. Tutaj takiego miejsca nie ma, ale jest gniazdko, więc przynajmniej mamy gdzie i jak naładować telefon bądź inne urządzenie elektryczne. Rzecz, o której nie powinniśmy zapominać w tego typu pojazdach, to jest silnik. I tutaj silnik jest całkiem żwawy, całkiem jednocześnie ekonomiczny. Oczywiście on nie ma łatwo, te 30 koni niecałe i te 29 Nm nie mają bardzo łatwego życia z tą dużą masą, która tutaj jest, bo 240 kg. Natomiast daje sobie radę. I tak jest żwawszy niż większość 125. Nawet nie wiem, czy niż nie wszystkie, ale nie dam sobie za to ręki uciąć, bo znalazłby się jakiś zawodnik, który mu udowodni, że jest szybsze 125. Mówimy o 125 seryjnych z blokadą na kategorię B, żeby nie było niedomówień, bo ktoś mi tutaj przyprowadzi Aprilię RS125 z czasów, kiedy była dwusuwem czy kadziwe Mito, to się pójdę schować i popłakać, jeżeli chodzi o przyspieszenia. Rzecz, o której nie powinniśmy też zapominać przy wyborze tego typu pojazdu, to jest cena. I tutaj cena nie jest mała, oczywiście nie kupujemy też mało, bo kupujemy półtora skutera, półtora motocykla z dodatkowo z całkiem pokaźnym stadem elektroników w postaci ABS-u, w postaci kontroli trakcji. Z tego co dobrze pamiętam, to jest okolice 37 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? To już ocencie sami. Natomiast za tą cenę dostajemy całkiem sporo. Dostajemy niższą szybę, więc jeżeli chcecie, żeby nawet Wam krawat nie mignął w trakcie jazdy, w sensie nie bujnął się, to musicie doinwestować w taką szybkę. Ale co kto lubi. Mówię, też daje ostrzeżenie akustyczne o tym, że przekraczamy 60 na godzinę. Te dźwięki są dosyć donośne i dosyć dużo dają. Zresztą ja o tym, co myślę o... Przepraszam, że się tak drapię, ale mam wrażenie, że mnie coś ugryzło. To, co myślę o wysokich szybach, dawałem już znać w kilku innych filmach. Ja Wam tu coś spróbuję podlinkować. Krótkie podsumowanie. Pojazd alternatywny dla kategorii prawa jazdy B. Alternatywny też dla pojazdów klasy 125, czy to skuterów, czy to motocykli. Jeżeli uważacie, że taki skuter 125 bądź motocykl 125 jest dla Was za mały, to jest rozwiązanie. Możecie tu spokojnie schować sobie do pracy marynarkę, pantofelki i całą resztę rzeczy, a jak zsiądziecie, możecie spokojnie zostawić tutaj kask, kurtkę i całą resztę pod kanapą. Niewidoczne, nie moknące, ani musicie tego ze sobą wszędzie targać. Spokojnie też pod spód myślę, że zmieści się aktówka i to nie jedna, czy torba też z laptopem. Ogólnie pojazd na kategorię B dla osób, które chcą zaoszczędzić czas, przy okazji zaoszczędzić troszeczkę na paliwie. Oczywiście sam zakup nie należy do tanich, bo jak już Wam powiedziałem, pojazd do tanich nie należy, natomiast paliwo oszczędzicie dużo. No chyba, że jeździcie elektrykiem, no to tego nie przebijemy. Ale myślę, że to tylko kwestia czasu, aż tego typu pojazdy pojawią się w wersjach elektrycznych. I tak wygląda moje podsumowanie tego pojazdu. To Wy zdecydujecie, czy to jest pojazd dla Was, czy nie. Czy jednak chcecie zrobić sobie prawo jazdy kategorii A i mieć pełną dowolność, czy nie macie na to czasu, nie macie na to chęci i nie chcecie też 125, więc wybieracie tego typu pojazd z większą mocą, ale też z większą masą, ale z całym multum elektroniki, ale też z wyższą ceną. Wszystko ma swoje wady i zalety, wszystko ma swoje jak gdyby konsekwencje i to już od Was zależy, co wybierzecie. Ja Wam przedstawiłem to, co myślę, to, co widzę z mojego punktu widzenia, wady i zalety, więc
Wybór należy do Was. Ja Wam dziękuję, że byliście ze mną tutaj, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że jakieś wartościowe informacje z niego też dla siebie uzyskaliście. I że będziecie ze mną na kolejnych filmach. Życzę Wam miłego dnia, czy tam miłego popołudnia, wieczoru, w zależności jaką macie teraz aktualnie porę dni oglądając ten film. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.